Chwała dla naszego Pana Jezusa Chrystusa za to, że daje nam napomnienia, za to, że nas karci, za to, że umarł za nas, za to, że przelał swoją krew za nas. Chwała Ci, Panie Jezu, i dziękczynienie za to, że nas ukochałaś, choć nikt z nas na to nie zasłużył. Chciałam się podzielić z Wami, kochani, obrazem, jaki został mi pokazany. Zobaczyłam drewnianą skrzynkę, a w niej było owoce. Nie było pokazane mi, jakie są tam owoce, tylko przyszło pewność. Wiedziałam, że ta skrzynka z tymi owocami jest od Boga. I tak patrzyłam na tą skrzynkę i po chwili zaczęłam przekładać te owoce do drugiej skrzynki. I chodziłam, zastanawiałam się, co to może znaczyć. W pewnym momencie przyszły myśli od tego, do tego, żeby zacząć się modlić i prosić Pana Jezusa Chrystusa, żeby dał znaczenie tego wszystkiego. I bardzo szybko Duch Święty zaczął mówić. I przyszły właśnie takie słowa. Tak mówi Pan zastępów, a Jego imię Król Królów i Pan Panów, Wszechmogący. Tak jest z wami wszystkimi, którzy nie pokładacie nadziei we mnie, ale szukacie oparcia w ludziach. Te owoce, które ja daję, wy przekładacie do swoich skrzyni. Ale tak nie będzie, bo kto chce mi służyć, ten ma być pustym naczyniem, abym ja mógł wziąć i nalać nowe wino. A wy tłumicie dary, które wam dałem, i zamiast się mi poddać, zaufać, że ja poprowadzę, to robicie według tego, co wam podpowiada wasz umysł i serce. I tak to, co oczyściłem, wy zabrudzacie swoimi rękoma. I na nowo brudzicie się, a ja wydałem za was swoją świętą krew, która oczyszcza, gładzi wszystkie nieprawości, grzechy. Słuchajcie mnie, a będziecie żyć i poprawcie wasze drogi. Ja będę wam przewodził i nie zachwieją się wasze kroki, bo odwieczny jest waszym Bogiem. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Błogosławię was wszystkich błogosławieństwem Pana Jezusa Chrystusa. Niech Pan Jezus Chrystus prowadzi was wszystkich wąską drogą do zwycięstwa, które jest w nim. Amen.